W tym odcinku odpowiemy sobie na pytanie, czym są te magiczne kompleksy i jak sobie z nimi radzić. Być może sam też używałeś tego wyrażenia w stosunku do innych albo ktoś stosował je w twoim kontekście. W języku potocznym określa się w ten sposób niemiłe, wstydliwe dla danej jednostki tematy związane z ekspozycją społeczną, cechami wyglądu lub charakteru, których poruszenie wywołuje wstyd, lęk, niepokój. To powszechne rozumienie bardzo upraszcza oraz zniekształca jego psychologiczne znaczenie. Musimy sobie odpowiedzieć, kto, jak i dlaczego stworzył taki konstrukt jak kompleks. Psychiatra Carl Gustav Jung został oddelegowany do przeprowadzenia badania na pacjentach, używając metody służącej jako próba zrozumienia mechanizmu kojarzenia pod nazwą testu skojarzeń słownych. Eksperyment polegał na tym, że prowadzący czytał badanemu listę słów, a tamten miał szybko, przy użyciu jednego wyrazu, powiedzieć to, co przychodzi mu na myśl. Czasami jednak zdarzało się, że człowiek nie był w stanie dać szybkiej odpowiedzi. Zamiast tego intensywnie się zastanawiał, jąkał lub wykonywał nerwowe ruchy. Takie zachowanie zostało zaklasyfikowane jako błąd w reakcji i nie zwracano na niego większej uwagi. Jung postanowił jednak dowiedzieć się, co może być przyczyną tego zjawiska. Dołożył więc do testu pomiar czasu opóźnienia odpowiedzi, pomiar oporu elektrycznego skóry badanego oraz sprawdzenie jego głębokości oddechu. Jung stwierdził w końcu, że za błędem w reakcji mogą stać ukryte głęboko w psychice sprawy, których badani się wstydzą lub boją. Część psychiki, do której odnosiło się przykre skojarzenie, Jung nazywał początkowo kompleksem zaakcentowanym uczuciowo, a potem po prostu kompleksem. Obszar psyche, w którym znajdują się kompleksy, został nazwany przez Junga nieświadomością indywidualną. Hipoteza o istocie i podłożu kompleksu została potwierdzona w praktyce klinicznej psychiatry, bowiem okazało się, że słowa powodujące dziwne zachowania u pacjentów mają zawsze związek z obszarami życia, w których miało miejsce jakieś przykre lub traumatyczne wydarzenie. Przykładowo, był człowiek, który podczas eksperymentu skojarzeniowego reagował nieprawidłowo na słowa nóż, włócznia, uderzać, szczytowy, butelka. Podczas rozmowy okazało się, że mężczyzna ten w trakcie upojenia alkoholowego pchnął kogoś nożem i trafił za to do więzienia. Sytuacja ta była dla niego bardzo wstydliwa, stąd też nie przyznawał się do tego incydentu i skrył go głęboko w swojej podświadomości. Teraz pojawia się pytanie. Jak rodzi się kompleks? Pierwszą ważną kwestią jest sposób powstawania tego elementu psychiki, bowiem rodzi się on w sytuacjach traumatycznych, naznaczonych silnymi emocjami lub trudnych moralnie chwilach. Człowiek dokonuje wtedy świadomego stłumienia nieprzyjemnego wspomnienia, tak jak mężczyzna od noża, lub świadomie wypiera daną treść. Przykładem może być molestowanie seksualne w wieku dziecięcym. Kolejną cechą jest to, że kompleks według Junga posiada swoistą autonomię, czyli zachowuje się tak, jakby był czymś żywym. Jego aktywizacji nie da się do końca przewidzieć. Kiedy zaczyna działać, przejmuje kontrolę nad ja, a więc w tych momentach człowiek przestaje postępować według własnej woli. Stąd też wynika, że nie tylko ludzie mają kompleksy, ale również, co Jung lubił powtarzać, kompleksy mają ludzi. Warto jednak dodać, że ja może przy odpowiednio dużym wysiłku zablokować działanie kompleksu. Świadomość nie jest jednak w stanie go usunąć, a co za tym idzie, wróci on ze zdwojoną siłą w późniejszym czasie. Największym błędem jest twierdzenie, że nie ma się żadnych kompleksów. Jung uważał, że kompleksy są potrzebne, ponieważ dzięki nim zostaje zachowana psychiczna dynamika. Psychika, żeby dobrze funkcjonować, musi bowiem doświadczać siebie w pełni. Treści nieświadome zatem również muszą zostać w jakiś sposób wyrażone. Problemem więc nie są kompleksy, lecz zakłócenie równowagi, które może być dwojakie. Po pierwsze, wyparte treści mogą zacząć dominować, przejmować nad nami kontrolę. Po drugie, świadomość może nie chcieć przekazywać energii do nieświadomości. Obie te sytuacje mogą doprowadzić do neurozy i innych schorzeń psychicznych. W tym kontekście warto zaznaczyć, że ból, jaki wynika z wypartych treści, nie jest stanem chorobowym, lecz antypodą szczęścia, a więc dopełnieniem całości doświadczania indywidualnej natury jednostki. Podsumowanie tej części. Jeśli zostałeś zdradzony, dokonujesz świadomego stłumienia nieprzyjemnego wspomnienia i nie możesz usunąć tego wątku. Ból związany z tym traumatycznym wydarzeniem nie jest jednostką chorobową. Jest to wyrażenie treści nieświadomych, które zostały przez nas tłamszone. Kolejną ważną kwestią jest to, że kompleks posiada jądro, wokół którego zorganizowane są treści psychiczne, które w jakiś sposób się do niego odnoszą. W przypadku kompleksu niższości mogą być to zatem następujące sytuacje. Zostanie przez kogoś ośmieszonym, niezdobycie nagrody w konkursie, przegranie konkurencji, dostanie kosza itd. Wszystkie te zdarzenia odnoszą się do kompleksu, lecz należy pamiętać, że nim nie są.
Działanie kompleksu przejawia się przeważnie w przejęzyczeniach, nieadekwatnych zachowaniach, reakcjach i działaniach, a także natrętnych myślach oraz wszelkiego rodzaju szkodliwych wpływach. Jung zaznacza jednak, że czasami zdarza się, że kompleks nie utrudnia człowiekowi działania, a wspiera jego poczynania. Dzieje się to wtedy, gdy jakaś pozytywna cecha osobowości zostaje uaktywniona. Po pierwsze, pracować z kompleksem należy tylko w momencie, w którym utrudnia on normalne funkcjonowanie. Po drugie, nie powinno się traktować kompleksu jako czegoś złego. Można jednak myśleć o nim jako o czymś niższym. Chodzi o to, że jest to element naszej psychiki, który rozwijał się w zupełnie inny sposób niż to, co było w świadomości. Nie jest on zatem przystosowany do życia i przypomina raczej człowieka, który wychowywał się wśród zwierząt, a co za tym idzie, wie jak żyć w dżungli, a nie w społeczeństwie. Stąd też Eugene Pascal zaznacza, że w pracy z kompleksem najważniejsza jest empatia. Jung dodaje natomiast, że należy nastawić się na niekoniecznie łatwe negocjacje. Trzecia ważna sprawa to traktowanie kompleksu poważnie. Istnieje bowiem przekonanie, że ten element psychiki jest czymś urojonym, a więc wystarczy przestać w niego wierzyć, aby wszystko wróciło do normy. Jak już wspominałem, takie podejście może doprowadzić do zaburzeń psychicznych. Eugene Pascal zauważa, że nad niektórymi kompleksami nie trzeba pracować, ponieważ z biegiem lat się z nich wyrasta. Na przykład rodzice nas już nie denerwują, ponieważ przeszliśmy etap zależności i teraz sami stanowimy o swoim życiu. Z kompleksu można wyrosnąć przez praktyki, jak pójście na siłownię lub podczas praktyk duchowych, na przykład medytacji. Kiedy to robimy, nasza świadomość zaczyna wtedy wchodzić na wyższy poziom, a co za tym idzie, patrzymy na świat z innej, wyższej perspektywy. To tak, jakbyśmy stali na górze i obserwowali burzę, która dzieje się w kotlinie, zamiast być w kotlinie i zmagać się z żywiołem. Kiedyś może powstanie odcinek o medytacji. Inną, dość wymagającą techniką jest aktywna imaginacja. Polega ona na tym, że personifikuje się części psychiki, z którymi chce się pracować. Zanim jednak to uczynimy, musimy odkryć wcześniej wspomniane jądro kompleksu. Nie koncentrujemy się zatem na wydarzeniu z przeszłości, lecz staramy się odpowiedzieć na pytanie, co ono dla nas oznacza. Docieramy wtedy do podstawy kompleksu. A więc ktoś może zauważyć, że dostanie kosza jest dla niego równoznaczne z tym, iż jest mało wart. Kiedy już znamy jądro, teraz znajdujemy ciche i spokojne miejsce, a następnie tworzymy w głowie postać lub obraz, które będą reprezentować nasz kompleks. Kolejnym krokiem jest kontemplacja tego, co sobie wyobraziliśmy. Ważne jest to, żeby świadomie nie wpływać na przedstawiony obraz, lecz pozwolić mu po prostu być. Jeśli wykażemy się cierpliwością, nasz kompleks zacznie zachowywać się autonomicznie i wtedy będzie można zacząć się z nim komunikować. Podczas rozmowy z naszym niższym elementem psychiki warto dowiedzieć się, dlaczego nas gnębi i co należy zrobić, żeby przestał wpływać na nas destrukcyjnie. Jeśli konfrontacja z kompleksem okaże się dla Ciebie zbyt trudna lub na starcie nie masz pewności, czy jesteś w stanie sobie z nim poradzić, to powinieneś udać się na terapię. Odcinek powstał na podstawie tekstu Juliana Strzałkowskiego z bloga julianstrzałkowski.wordpress.com. Jeśli chcecie coś jeszcze od Juliana, to dajcie znać. Jeśli uważasz materiał za wartościowy, to oceń, skomentuj i sprawdź poprzednie materiały. Do usłyszenia w następnym odcinku.